Kochani ósmoklasiści, szanowni rodzice, przed Wami trudny wybór dalszej drogi kształcenia. Dlatego zapraszam serdecznie na krótki spacer po Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Bolesława Chrobrego w Chrobrzu. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu jest szkołą nowoczesną z ponad 70-letnią tradycją i historią. Do zespołu należy budynek główny szkoły, internat, warsztaty, Szkolna Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Rolnej mieszcząca się w Pałacu Wielopolskich, a także gospodarstwo rolne. Szkoła mieści się w malowniczo położonej miejscowości w województwie świętokrzyskim. Uczniowie naszej szkoły najczęściej pochodzą z powiatów pińczowskiego, buskiego, kazimierskiego, jędrzejowskiego i kieleckiego. Szkoła kształci w zawodach technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów odnawialnych źródeł energii. Posiadamy profesjonalne zaplecze sportowe. Boisko wielofunkcyjne, salę gimnastyczną, siłownię, salę lustrzaną do ćwiczeń fitnessu. Kochani ósmoklasiści, szanowni rodzice, jeżeli jesteście zainteresowani ofertą edukacyjną kształcenia w naszym zespole, to serdecznie zapraszamy. Nasza szkoła posiada dobrze wyposażone klasopracownie do przedmiotów ogólnokształcących, m.in. klasopracownię matematyczną. Mamy pracownię językową Mentor, w której wykorzystujemy innowacyjne systemy multimedialne usprawniające i uprzyjemniające naukę. Pracownia Mentor to niezastąpione rozwiązanie wspomagające naukę języków obcych. Taka pracownia językowa skutecznie skupia uwagę uczniów i sprawia, że chętniej podchodzą oni do wykonywania ćwiczeń. Posiadamy także nowoczesną pracownię chemiczną, która jest w pełni przystosowana do przeprowadzania podstawowych doświadczeń chemicznych. W pracowni znajduje się dygestorium chemiczne, wyspowy stół demonstracyjny do przeprowadzania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny oraz zestaw odczynników chemicznych. Nasz zespół wyposażony jest również w salę konferencyjną, która pełni funkcję pomieszczenia szkoleniowego oraz wykładowego. Odbywają się w niej spotkania z przedstawicielami różnych instytucji, prelekcje, pogadanki czy szkolenia zarówno dla młodzieży, jak i pracowników. Młodzież z naszego zespołu ma także możliwość stałego korzystania z internetu i zbioru biblioteki szkolnej, także w godzinach popołudniowych. Szkoła dysponuje własnym samochodem, który wykorzystywany jest do przewozu uczniów na różnego rodzaju wycieczki dydaktyczne. Młodzież ucząca się w naszej szkole ma także szansę na stypendium prezesa Rady Ministrów. Internat jest integralną częścią naszej szkoły, w której może zamieszkać 81 osób w dwóch i trzechosobowych pokojach. Mieszkańcy internatu mają do dyspozycji aneks kuchenny, w którym mogą przygotowywać i spożywać dodatkowe posiłki. Po wypełnieniu wszystkich obowiązków szkolnych każdy może swój wolny czas odpowiednio dla siebie wykorzystać, oglądając telewizję, czytając książkę, grając w bilarda lub uczestnicząc w zajęciach z wychowawcą. Dla lubiących sport mamy siłownię wyposażoną w nowoczesny sprzęt rekreacyjno-sportowy. Przy siłowni jest kompletny węzeł sanitarny. W stołówce internackiej przygotowywane są trzy pełne posiłki, to jest śniadanie, obiad i kolacja. Z wyżywienia oprócz mieszkańców internatu mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. W skład szkoły wchodzi również gospodarstwo rolne. Gospodarstwo to posiada 86 hektarów gruntów, z czego 62 hektary są to grunty orne, a 24 ponad to są pastwiska i łąki. Szkoła współpracuje z wieloma instytucjami związanymi z rolnictwem. Jednym z nich jest Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.
dla którego pod nadzorem i współpracą Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian SUPI wykonujemy poletka doświadczalne z kilkunastoma odmianami ziemniaków, jak również z kilkudziesięcioma odmianami zbóż jarych i ozimy, które zajmują około 1 hektara gruntów ornych. Warto nadmienić, że nasza szkoła jako jedyna w Polsce, a na pewno w województwie świętokrzyskim, podołała zadaniom i wymogom stawianym przy uprawie poletek wedle zaleceń COBOR-u. W ostatnich latach dzięki organowi prowadzącemu, jakim jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostaliśmy doposażeni w nowoczesne maszyny rolnicze. Na przykład ciągnik rolniczy New Holland T7210, kombajn zbożowy New Holland TC580, agregat uprawowy 5-metrowy hydraulicznie składany, przyczepa rolnicza ładowności 12 ton, przyczepa rolnicza ładowności 8 ton, siewnik łuktowy do kukurydzy, czterożębnowy pneumatyczny z ozownikiem na nawozy i mikrogranulaty. Posiadamy również profesjonalne zbiorniki, silosy zbożowe do przechowywania ziaren zbóż typu BIN 20 ton i 28 ton. Powstał również nowy budynek, w którym znajduje się obecnie sale dydaktyczne o profilu rolniczym, gabinet pielęgniarki, higienistki oraz nowoczesne szatnie dla uczniów sanitariatu. Na terenie szkoły przy gospodarstwie znajduje się wystawa maszyn z okresu XX wieku, służąca nie tylko do dekoracji otoczenia szkoły, ale również do porównania, jakimi pracowali rolnicy wcześniej, a jakimi teraz. Uczniowie zarówno na zajęciach praktycznych, jak i licznych praktykach zapoznają się z organizacją pracy w gospodarstwie, szkoląc się na nowoczesnych maszynach pod nadzorem profesjonalistów. Znajdujemy się w pracowni techniki rolniczej, gdzie kształcimy uczniów w kierunku technik rolnik. W pracowni techniki rolniczej nasi uczniowie korzystają z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, jak i elektronicznych. Posiadamy na każdym stanowisku laptopy z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem, tablicę interaktywną, monitor interaktywny oraz mierniki wilgotności ziarna, pasz, a także testery kwasowości gleb. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie przechodzą cały cykl agrotechniczny od momentu przygotowania pola do siewu, po nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin oraz zbiór. Wykorzystujemy nowoczesne maszyny, narzędzia, które znajdują się w naszym gospodarstwie, ciągniki, agregaty, pługi, siewniki oraz nowoczesny kombajn. Wprowadzamy do zajęć również elementy agrotroniki, czyli automatycznego prowadzenia sterowania pracą maszyn. Nasi uczniowie podczas zajęć praktycznych poznają również wzrost i rozwój roślin, dokonując obserwacji faz rozwojowych zbóż oraz roślin okopowych. Jest to możliwe dzięki współpracy ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian i prowadzeniu poletek doświadczalnych. Wszystkie te działania mają pomóc przygotować naszych uczniów do prowadzenia własnych gospodarstw zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej. Jednym z kierunków realizowanych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu jest technik żywienia i usług gastronomicznych. Obecnie znajdujemy się w pomieszczeniach pracowni gastronomicznej, na którą składają się sala dydaktyczna, sala obsługi konsumenta oraz kuchnia, która jest widoczna za mną. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Uczniowie przygotowani są do sporządzania potraw i napojów, posiadają takie umiejętności, które są przydatne w zawodzie pracy kucharza. Oprócz tego uczniowie, którzy są na tym kierunku, uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznie ich podawać i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów. Posiadamy profesjonalny piec do wypieku pizzy, piec konwekcyjno-parowy, profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy. Zajęcia praktyczne odbywają się w formie kilkugodzinnych zajęć, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie konsumuje. Co istotne, składniki do przygotowania potraw zapewnia szkoła i szkoła zapewnia również ubrania robocze, fartuchy i czepki. W bieżącym roku szkolnym uzupełniono wyposażenie pracowni gastronomicznej o szereg nowych urządzeń, m.in. urządzenie do gotowania sous vide, gofrownice, frytownice, opiekacz salamander, płuczko, obieraczkę do ziemniaków, maszynkę do makaronu i urządzenie do podgrzewania talerzy.
bieżącym roku szkolnym zakupiono również 5 kompletnych stanowisk z oprogramowaniem SOGA do obsługi gastronomii z ekranem dotykowym POS, drukarką zamówień, kuchenną oraz drukarką fiskalną. Prowadzimy oprócz zajęć dydaktycznych również dodatkowe działania, na przykład warsztaty z szefami kuchni, udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wyjazdy na targi branżowe, przygotowanie i organizacja uroczystości oraz wycieczki zawodowe do restauracji, hoteli, zakładów gastronomicznych. Szkoła realizuje również kursy umożliwiające uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, na przykład kurs obsługi kelnerskiej, kurs barmański, kurs baristy, kurs carvingu. W 2018 roku Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych jako jedna z 10 szkół w Polsce uzyskało bardzo prestiżowy tytuł Kuźni Talentów Kulinarnych Stowarzyszenia Kucharzy Polskich. Znajdujemy się w pracowni produkcji roślinnej, odbywają się tu zajęcia lekcyjne oraz część zajęć praktycznych, które nie wymagają wyjścia w pole. Pracownia jest wyposażona w monitor interaktywny, który daje zarówno nauczycielowi, jak i uczniom duże możliwości. Można zaprezentować prezentacje, materiały, przeprowadzić testy, sprawdziany. Zgodnie z potrzebami rynku pracy i oczekiwaniom młodzieży w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu kształcimy na kierunku technik architektury krajobrazu. Profil ten jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy w różnych warunkach pogodowych. Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni, zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski. Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, tworzenia i pielęgnacji zarówno współczesnych, jak i historycznych obiektów zieleni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T. Szkołę otacza park w stylu angielskim z platanem klonolistnym, kilkusetletnimi miłorzębami japońskimi i lipami w randze pomników przyrody, stanowiący pole do realizacji programu nauczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Jednym z zawodów, jakich kształci nasza szkoła, jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kierunek ten stanowi odpowiedź na zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Zmiany te wymuszają sukcesywne przygotowanie profesjonalnych kadr zajmujących się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. Coraz więcej inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energetyki sprawia, że zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydaje się być zawodem przyszłości i już niedługo będzie bardzo poszukiwany na rynku pracy. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne firmy, w szczególności w obszarze małych, zdecentralizowanych instalacji. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej.